Witam Państwa bez oszukaństwa, ja jestem Watch Newch 566. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wojtuch Technik. Dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób można instalować mody do Minecrafta, o wiele prostszy niż dotychczas, czyli tam grzebanie w plikach i tak dalej. Znaczy, tutaj już można grzebać w plikach, ale to wszystko o wiele działa. Mowa tutaj oczywiście o Crystal Launcher, czyli właśnie launcherze do modów. Gdyż moim zdaniem jest taki najlepszy, najbardziej intuicyjny, jeżeli chodzi o ich instalację. Ba, nawet posiada gotowe paczki. Można założyć oddzielne konto, tak jak na podobę Zyczu, i mieć skina, ale oczywiście można też grać na premce. Pobieramy egzeka, bo jar, no to jak mamy Java, no to po co? Tutaj akurat jest przez Reflinka, więc chyba będę musiał wyłączyć adblocka na chwilę, no ale tam tyle do pobrania jednej rzeczy, to może być. A, okej, okay, już się samo z siebie odświeżyło, ale no i co? A, jeszcze tutaj powierzchni zainstaluj tę funkcję. No, bo raczej Crystal Launcher. Crystal Launcherowi można ufać, dlatego że kiedyś oglądałem film właśnie z popularnymi launcherami. I raczej Crystal Launcher wygląda, że jest wszystko w porządku. W przeciwieństwie do popularniejszego Minecraft Zyczu, który nakładał jakieś dziwne pliki, przez co właśnie nie wiadomo co to były za pliki, i to mógł być równie dobrze wirus na komputer. Więc no. A Crystal Launcher, no to jest wszystko legit, no bo tu też możemy normalnie z premki wejść, więc o tyle dobrze. Też dziwne, że tu jakąś funkcję instaluje, chyba że ostatnie aktualizacje tego wymagają, no ale i tak czy siak w miarę to wszystko jako tako działa. Trzeba poczekać. I czekać. Kurde, 5 minut. A gdyby nie tak długo, znaczy to i tak pewnie powycinam jakieś pierdółki. Więc o tyle easy. O, jest. Dobra, zamknij. Teraz nie wiem czy... czasami otworzyło na pewno tego Crystal Launchera. Ewentualnie można sobie na spokojnie... No dobra, na drugim monitorze mi się odpaliło. Momencik. Tutaj Crystal Launcher. No i ma. Tutaj akurat będę instalować na dysku C, bo i tak raczej Minecraft no choć... Na tyle taka gra, że na SSD-ku się przyda. No i instalujemy. Przeglądarkę możemy zamknąć, bo to wszystko się automatycznie zrobi. Ja sobie wezmę. Troszkę tych plików jest, dlatego że jeszcze Crystal Launcher tam posiada... Okej, okay, coś zaczęło się na nowo tworzyć. Okej, okay, i zaraz powinno nam się pojawić takie okienko. I tutaj właśnie możemy albo się zalogować na konto Crystal Launcher, albo na premium, albo w ogóle na konto Minecraftowe, więc... I tutaj proszę nie patrzcie na mojego skina, dlatego że jak ładowałem skina, to niektóre tekstury po prostu mi się zbugowały, że nadal są białe, bo tak był wcześniej zapisany i tak dalej, ale to nie jest teraz istotne, bo skin powinien się wam prawidłowo wyświetlać, tylko ja chujowo wgrałem po prostu, bo się nałożyło kilka skinów, bo jeszcze zmieniałem na inny. Dobra, nieważne. Klikamy oczywiście w przeglądaj paczki. I tutaj możemy sobie wśród takich popularnych paczek wybierać sobie.
Tutaj mamy odrębne wersje Minecrafta, żeby zagrać sobie czystego Minecrafta i tutaj mamy własne paczki. I tutaj klikamy na nową paczkę, w moim przypadku akurat będę tutaj jako przykład instalować paczkę na 1.7.10. Więc wybieram sobie 1.7.10, wybieram co najnowszy zalecony Forge, bo tak jest najwygodniej. Nazwę nowa. A bo już nazwę MCW. A to jest akurat paczka właśnie z Minecraft z Wojtuchem, więc niech będzie. Zatwierdź. I teraz tak. Właśnie jest kilka sposobów. Możemy sobie bezpośrednio przerzucić wszystkie mody i normalnie sobie tutaj zatwierdzić. I wszystkie, całą listę modów tutaj mamy. I też jest sposób, możemy dodać modyfikacje po prostu z pliku lub też tak samo przyciągnąć. Dodatkowo jeszcze tutaj miałem Forge'a, ale najlepiej jest właśnie też jak sobie się pobierze, to zależy. Jak na przykład ktoś jest bardziej doświadczony w instalowaniu modów, to może sobie Forge'a gdzieś tam wgrać. No i jeszcze na koniec sobie odpalimy i zobaczymy jak to wszystko działa. A i teraz tak, jak pierwszy raz odpalacie, to oczywiście będą wam się wszystkie biblioteki potrzebne do uruchomienia pobierać, ale i tyle to tam mało zajmuje, więc powinno pójść w miarę szybko. Potem jeszcze wam pokażę ustawienia. Ustawienia to w sumie tylko się ograniczają do odpalenia, znaczy przydzielenia sobie RAM-u. O, dobrze. I zaraz tam się powinno pojawić okienko z Minecraft. Tak jest. No i ponieważ mam tu SSD-ka, to wszystko leci migiem. No i tak, tutaj sobie język ustalimy, i tak dalej. Jeszcze opcje. Gdzie tu jest muzyka? Dobra. To na razie tyle, mody wszystkie oczywiście są. Jakie powinny być, jeszcze możemy sobie na szybkości stworzyć świat. No i wszystko normalnie działa, możemy sobie przyglądać na przykład tutaj z Deco Crafta, tutaj z Custom NPC, akurat mam z Bibliocrafta. I na koniec mam PowerPoint, akurat w mojej paczce, nie? Dobra, jeszcze wam pokażę opcję samego launchera. To co, ustawienia, właśnie tutaj mamy użycie procesora i maksymalna i minimalna wartość, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Tutaj język polski albo angielski. No, dobra i myślę, że to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i nara! Piszczetrus!